październiku 2012 roku w Tarnowie na pierwszym ogólnopolskim zjeździe pod hasłem Odkrywanie przyszłości spotkali się latarnicy Polski Cyfrowej z całego kraju. Już od ponad roku w ramach ruchu Polska Cyfrowa Równych Szans przygotowują się oni do wprowadzenia w świat internetu pokolenia 50+. Zjazd zorganizowało Stowarzyszenie Miasta w Internecie przy współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz władzami miasta Tarnowa. Ten zjazd był pierwszą okazją do spotkania się wszystkich latarników z całej Polski. Jest to projekt Polsko-Cyfrowych Równych Szans, czyli że ja, emeryt, mam szansę dogonić juniora w pewnych działaniach. W wykorzystaniu internetu do tego, żeby mi się lepiej żyło. Znam, że tak powiem, od środka tą zasadę. Jest to bardzo trudne zorganizowanie tego typu zjazdu, gdzie jest do 300 ludzi. Celem jest to, aby latarnicy wzajemnie się poznali, aby wymienili między sobą kontakty, aby wymienili zasoby, które posiadają i wsparli się wzajemnie ku lepszemu działaniu. Przyjechałem, żeby poczuć tą moc taką, czyli że nie jestem sam jako latarnik u mnie na wsi czy tam u mnie w gminie, ale są jeszcze inni. Dla mnie bardzo cenna jest wymiana doświadczeń i chciałam posłuchać, jak to jest w innych miastach, w innych miejscach, czy te osoby mają również wsparcie w samorządzie i jak generalnie działają, jak cały ten projekt się sprawdza w innych miastach. Bardzo wiele wiedzy dodatkowej poznaliśmy, szczególnie tej merytorycznej, która nam pomoże właśnie współpracy z samorządami i bezpośrednio z już osobami, które będziemy szkolić. Przyjechaliśmy tutaj z ogromnym zapałem, dlatego że wiedzieliśmy, że gdzie jak gdzie, ale tutaj spotkamy ludzi kompetentnych, od których będziemy mogli się nie tylko wiele dowiedzieć, nauczyć, ale również będziemy mogły podzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Zainspirować latarników do ich pracy, do tego, żeby dostali maksimum nowej, najnowszej tak naprawdę wiedzy z zakresu cyfryzacji, tego, w którym kierunku to zmierza, to się będzie działo, również z zakresu administracji, tak naprawdę, w której oni w gruncie rzeczy na co dzień się poruszają. W zjeździe wzięło udział ponad 300 latarników. Przez dwa dni uczestniczyli w wykładach, warsztatach i dyskusjach. Rozmawiali nie tylko o chwili obecnej, ale i o tym, co czeka ich w przyszłości, gdy rozpoczną zajęcia z przedstawicielami pokolenia 50+. Dzisiaj widać, że świat zmienia się bardzo szybko ze względu na skoki, jakich dokonują, zmieniając rzeczywistość, technologie cyfrowe. Przede wszystkim musimy wyobrazić sobie niewyobrażalne, na przykład to, że będziemy głosować za pomocą sieci. Do tego musimy się przygotować, bo już nie będziemy chodzili do urny wyborczej, tylko urna wyborcza będzie w naszych domach. Bez podłączenia do sieci nie da się funkcjonować w życiu politycznym. Polska jest społeczeństwem, krajem, które zaczęło później niż reszta Europy wykorzystywać technologie informatyczno-komunikacyjne w obszarze takim jak zdrowie czy edukacja, ale jesteśmy jednocześnie krajem, który mimo że znajduje się ciągle na końcu listy krajów najbardziej zaawansowanych w wykorzystaniu internetu, to jednocześnie jest krajem, który najbardziej chyba dynamicznie przyspiesza, który nadgania, który zbliża się do czołówki. Ja próbowałem przekonywać do tego, jak to jest niezwykłe, unikalne przedsięwzięcie, cały pomysł na latarników i że już tak strasznie dużo zrobiono zupełnie bezsensownych rzeczy, które polegały na dostarczaniu sprzętów, drutów, kabli i tak dalej. I wreszcie jest jakiś moment, który zapowiada ciekawą przygodę, że pojawią się tam ludzie. Mnóstwo spotkań z osobami bardzo ciekawymi, no i przede wszystkim bogactwo wiedzy tych osób dla nas jest bardzo cenne, dla nas latarników początkujących. Spotkanie w Tarnowie to okazja do zdobycia nowych kompetencji i umiejętności, ale też wymiana doświadczeń między latarnikami z różnych krańców Polski, a także okazja do poznania się nawzajem. Przez dwa dni rozmawialiśmy o tym, czym jest funkcja latarnika w społeczeństwie, co mamy robić, jak mamy postępować z ludźmi. Przede wszystkim, jak ma wyglądać ten pierwszy kontakt seniorów, tych plus 50 w internecie. Ja ciągle liczę bardzo na to, że edukacja w Polsce przyniesie także szansę ludziom, starszym ludziom po 50, którzy nie odnajdują się dzisiaj na rynku pracy, a którzy mogą zmienić swoje kwalifikacje poprzez także nauczenie się korzystania regularnego z internetu, wykorzystania go nie tylko dla pozyskiwania informacji, ale także wykorzystania go jako narzędzia
pracy, więc myślę, że przed Polską, przed Polakami ogromne szanse, jeżeli chodzi o i edukację, że jesteśmy na początku tej drogi, ale że rozumiemy znaczenie tego typu edukacji. Przyznam szczerze, że to dla mnie jest wielka radość i naprawdę wielki sukces uważam, że tyle osób się znalazło, tak pozytywnie nastawionych, z taką pozytywną energią, mających tak naprawdę wiele do powiedzenia, wiele do zrobienia i myślę, że tak naprawdę z całą mocą i wszelkimi możliwymi środkami powinniśmy wspierać takie inicjatywy. Postanowiliśmy połączyć normalne spotkanie, normalną konferencję z prowadzeniem spotkania przez internet. To, że mogliśmy zadawać online pytania, to dla mnie było bardzo ciekawym doświadczeniem i widzę, że to działa. W ciągu półtorej godziny dostaliśmy ponad 100 komentarzy na Facebooku, z których tylko część byliśmy w stanie w trakcie prawdziwej dyskusji włączyć, a już po zakończeniu dyskusja trwała nadal w świecie wirtualnym. Był taki moment genialny pierwszego wieczoru, kiedy grupa 30 osób ubranych w kaski tańczyła wspólnie wokół zbudowanego mostu, próbowała po nim przechodzić. Miałem poczucie, że naprawdę zrobili coś razem jako jeden zespół. To było porównanie do ćwiczenia, które robiliśmy także na szkoleniach. Wszyscy je znali, wszyscy dzięki temu niesamowicie się bawili. Zadanie polegające na zbudowaniu prowizorycznego mostu łączącego dwie drewniane palety było nie tylko znakomitą zabawą, ale przede wszystkim wymagającym ćwiczeniem, w którym potrzebna jest zdolność szybkiego wyłaniania liderów zespołu, komunikacji zespołowej i kreatywności, a także wprawa w przekonywaniu do swoich pomysłów. Wszystkie te umiejętności są potrzebne latarnikom w codziennej pracy. Przede wszystkim jednak była to świetna okazja do wzajemnego poznania się i integracji. Wspólny wysiłek został uwieńczony sukcesem, który stał się okazją do wspólnego tańca nie tylko na nowo wybudowanym moście. Podczas zjazdu w Tarnowie znalazł się też czas na wspólną zabawę. Bardzo motywujące było przedstawienie przez już aktywnych latarników to, jak udało im się podjąć pierwsze działania. Mieliśmy okazję nagrodzić tych, którzy zaczęli już działać. Pogratulować i wręczyć oficjalnie dyplom, który nazwany jest dyplomem dla startera, osoby, która rozpoczęła już prowadzenie zajęć. Dla mnie najlepsze było dzisiejszego dnia docenienie tego, co robię. Dyplom starter za to, że tam sobie działałem lokalnie i status łącznika. Łącznik jest osobą, która robi więcej, która pomaga innym latarnikom, która w swoim lokalnym środowisku jest liderem. Na pamiątkę każdy z latarników otrzymał symboliczną cegiełkę wypaloną w jednym z pieców węgierskich stanowiących specjalność Tarnowa. Cieszę się, że tak wiele osób przyjechało do Tarnowa, że tutaj mogą pozyskiwać wiedzę, umiejętności, wymieniać poglądy, twarde poglądy, żeby przekonać do tej idei, która tutaj jest szerzona i kultywowana. To jest chyba dobra cecha i dobry efekt tej konferencji. Dwudniowy zjazd stanowił podsumowanie rocznego etapu szkolenia latarników, ale także silny impuls, by rozpocząć działalność latarników w lokalnych środowiskach, w miastach i na wsi. Idziemy się edukować dalej. W trakcie zjazdu latarnicy wzięli udział w grze ulicznej, podczas której nie tylko mieli okazję, aby poznać miasto, ale także by przekonywać mieszkańców Tarnowa do wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych. Żeby uczestniczyli w projekcie Latarnik, żeby brali udział w pierwszym kroku szkolenia uczącego posługiwania się internetem na co dzień. Kiedy patrzeć na te przeszło 3300 wolontariuszy działających w całym kraju, to widać, jak wielką energię ze sobą niesiecie. Są ludzie, którzy chcą działać dla innych i to chyba jest najpiękniejsze, to znaczy, że solidarność ciągle w nas gdzieś żyje.